To jest coś, na co wszyscy czekali. Będzie krew, pot i łzy i Snowday. Aha. No i teraz możesz wjechać, no, Edek. Teraz mogę wjechać. Wjeżdżam niczym raper. Wjeżdżamy na Snowdaya, oje, oje. Dobra, jeszcze raz. Elo, elo, po tym pięknym przywitaniu i fora, który zapowiedział oczywiście Snowdaya, jakby nikt się nie domyślił. No. Generalnie serio? Ustawiłem mapkę w tle, śnieżną, żeby pasowała pod klimat. To widzicie, znam się na tych pluginach. Także cięcie do meczu, bo to może potrwać. Nie, no jak to nie za joininguje, to nie wiem. No nie! O, jest joining. Generalnie zwerbowaliśmy tutaj kolejnego zawodnika, bo w dwie osoby okazało się, że ciężko znaleźć mecz na tym trybie. Ale jest nas już dużo. Możemy rozmawiać. Jest nas wielu. Jest nas wielu. Nas nie pokonacie. Nie. No, MTS-a możecie się podziękować w komentarzach MTS-owi, bo uratował prawdopodobnie nam jakieś 15 minut szukania. Dolo. No, możecie napisać, co tam sądzicie. A, bo czekajcie, bo zapomniałem, że to w formacie Funny Moments będzie, dlatego bardziej podcinane. Nie trzeba gadać non-stop, mamy wolne i fora. Pięknie, no za mocni jesteśmy na tym trybie. Możecie dać znać, czy chcecie jakiś Road to Grand Champion, albo jak będzie dobrze szło, to Road to Top 100 na tym trybie. Boże, nie. Nie, nie róbcie mi tego. Nie, ja nie chcę. Oczywiście wszystko z Iforem, bo się zgłosił na ochotnika. Zgłosił się na ochotnika. Powiedział, że bardzo lubi Snowdaya, więc teraz bez żartów. Może nie 100% na poważnie, ale sam się zaproponował na Snowdaya. Co mnie podkusiło, ja nie wiem. Jak do tego doszło, nie wiem. I for, na każdym trybie stosuje tą samą metodę, czyli jeć i rozwal. Piłka może przejść, ale przeciwnik już nie. Czy ja nie chcę. Czy życie? Oczywiście. Czy to ty kopnąłeś? Nie, no ja tak się knęłem, zobacz. Zobaczmy. Poezję. Nie, no i for maestro. No, great pass dla Ifora. Wykorzystanie infrastruktury level hard. O, za szybko. MTS-a. Kradnie show zdecydowanie ten zawodnik. Teamu Spectre. Mam nadzieję, że jak wrzucam ten odcinek, to dalej tam będzie. Bo mi zaczyna jakiś towarzysz latać wokół mnie, zaraz się zdenerwuje. Zwany pan Mucha. Albo pani. Nie no, w Holandii nie ma już płci, także wiesz, to mucha to mucha. Nie ma pana. To jest nie much pana. W takim razie. Much. Jest much. Nie, no bo to jest ten much. Ten much. Ja nie wiem. Tomuch. Ja nie wiem. Tomuch. Pozdrawiam wszystkich tomuchów, Tomków. No dobrze, że nie dodałeś ko na początku. Tomuchów. Dobra, w każdym razie 6-0. Niestety nie udało się zrobić Brazylii, ale to przez to, że... Przeciwnicy nie współpracowali. Nie współpracowali zdecydowanie. O, ewidentnie szybciej znajduje mecz, bo już gra uważa, że jesteśmy potężniejsi. Potężniejsi. Już jesteśmy bardziej sprawdzeni pod kątem trzymania hokeja. Kilka. Czy coś? No kurde, żebyś kija zaraz nie połknął, Edek. Co to za tekst? Żebyś nie połknął kija przypadkiem. Co jest z tobą nie tak? Wiele rzeczy. Od czego chcesz zacząć? O, nie wiem. Nie chcę chyba zaczynać. Czyli dobra, air dribbla albo wychodzę z tego meczu. No to na razie? Nie no. Gram w dwójkę. Czyli w sumie dużo się nie zmieniło, ale... No, I tak prawie. Jak mówiłem. No niestety komunikat nie został zaakceptowany, bo nie znaleziono piłki. Ale MTS tutaj dobre kick-offy. Nero, a wiesz, że Nero to jest chyba czarny po włosku? Czy coś takiego? Nie wiem, ale Nero to ja programu używam. Do wypalania płytek. Co? Nikt nic nie słyszał. Słyszeliśmy wszyscy. Nic nie wypadało. Mamy to na taśmie. Ta sraj taśmie. Mamy to na płytce. Dokładnie takie, jakie wypalałeś. Bo oni zaś się śmieją ewidentnie, trzeba grać. Ja mam wyłączony czat, więc ze mnie się nikt nie śmieje. O, Edek zatrzymał się.
zatrzymał się. Chciał nabrać przeciwnika, ale został nabrany. Naprawdę? Elita, jak widzimy, wbita. Ten zawodnik, jak widzimy, ma duże doświadczenie w tym trybie. On umie zagrywać w każdy sposób chyba, jaki się da. Nie tylko. Nie, no nie możemy przegrać, to jest cel na dziś. Co? Już co chciałeś? Chciałem zrobić stawkę, jak mówisz nie ta strona, po czym dajesz dokładnie nie w tą stronę. Dobra, ale oj, już on zrobił dribbling. To jest tak zwany E4 touch. Czyli piłka odlatuje jak najdalej się da. Co kurde. Na bramkę każdy się przyda. O Jezu! No. Nie każdy się okazuje, ale... Kurde, tępe łyżwy mam. Tępe łyżwy. No, myślę, że to akurat nie łyżwy są tępą. Kurde, ty cwaniak. Spokojnie, jeszcze to nadrobimy w następnym meczu. Oła! Edek, no Jezus Maria, wymieniaj. Zostałem zmierzony. Ale puścił ci sygnałka, kurde, światłami. Nie dogadaliśmy się. Przypadki chodzą po ludziach, a Zetkiem to nawet parę. Nie tylko po ludziach. Ale powiedzieć ciekawostkę? Każdy mecz gramy na innych przeciwników, to znaczy, że ktoś tu szuka. I wszyscy grają w full party, dlatego szukanie w dwie osoby Snowdaya może się zakończyć wyjątkowo niepowodzeniem. Mistrzowie Snowdaya. Wabank. Rzuci 1000. Pas. O, ale podanie, dawaj go. Okay. Nie w ta strona. Ale Edek na ścianie wszystko wyczuł. Wszystko wyczuł. No. I Farta wcześniej przyjeżdża, to nie problem było wyczuć. To kasuj mi go. Skasowałem prawie. No, i zadziałało. Autokasko. Ej, a ten dźwięk silnik helikoptera to nie brzmi jak helikopter, tylko jak jesteś w górze czy na ziemi też. Bo z jednym był easter egg, pamiętam. Że coś takiego, ale nie wiem właśnie, czy to nie z tym. Nie, widzimy E4 tutaj, szanuje się, dlatego strzela bramki. Idealnie, to co, 3 mecze dzisiaj, czy 4? 4, mamy formę, trzeba korzystać. Boom. No, druzgocąca wygrana, ale nas ona nie satysfakcjonuje. Kolejny mecz musi być lepszy. Juhu! Dobra, ostatnie spotkanie i E4 już świętuje. E4 już świętuje, że kolejny mecz wyszukało. Ale zobacz, jak się poszuka. MTS, zobacz jak z mojej perspektywy wygląda. Ta gwiazdka znacznika zasłania mu T i wygląda jakby był MS. M gwiazdka S, wypikane ET. Może MTS to jest nieładne słowo. Nie wiem, on jest cały, więc... A u ciebie nie mam tego czegoś, dziwne to jest. U mnie jest cały nick. Wszystko okej. Okay. Nie, właśnie, dziwne. A teraz jest cały. Nie mam boosty za dużo, ale mam wiarę. Ale huknął. Aż mi się patro rozłączył. Nice one. Będzie słychać chyba. Nikowi, żeby miał czym grać. Znaczy, grają. O! Oje. To właśnie to uderzenie chciałem zrobić wcześniej. To co mówiłem, że jeszcze nie wypróbowałem. Takie naskoczenie na krążek. To jest ponoć najlepsze uderzenie na tym trybie. Mi się to kojarzy z tym air hokejem takim, wiesz, na stole. No wiem. Uwielbiałem w to grać. Ja to zawsze na tym, na wakacjach grałem nad morzem. Lubisz grać na takich ze szybką pośrodku czy bez? Bo to jest najważniejsze pytanie. Bez, broń się Panie Boże. Mam długie ręce, dlatego też bez. Ale jak byłem mały, to lubiłem z szybką, bo miałem krótkie i oszukiwali pewni członkowie rodziny. Pozdrawiam tata. O, to nie zapomniałem. Nie zapomniałem, zawsze ci to będę wypominał. A to było najgorsze, jak byłeś taki mały, miałeś krótkie rączki i nie było szyby. A nie, to ja potrafiłem to kontrować, nie? Aczkolwiek mój brat też... jak widziałeś, że ktoś daje rękę za bardzo, to był ten... Rzucałeś krączkiem w niego.
pysków, jak to się nazywa. Nie, do połowy mówiliśmy sobie i tyle. Do połowy, a potem nigdy nie było do połowy. Moja połowa jest bardziej połowsza niż twoja. Wydawało ci się, masz to nagrane? Okej. Okay. Nie? Wiem. Jesteśmy z... Reset! Zrobiłem reseta tym czymś. Może nie był to najlepszy w historii trybu, ale siadło. Zdziwiona buźka. Wystawiłem TS-owi na pusto mi. Bezapelacyjnie byliśmy lepsi. Szok, niedowierzanie. No, jakby to powiedzieć, nie mieli szans. No, mam nadzieję, że spodobał wam się odcinek z tego niecodziennego trybu. Gra się go ciekawie, jak widzimy, znowu tutaj i Forney i bardziej szczęśliwy w całym lobby. No. Dlatego dziękuję jeszcze raz MTS-owi, że wbił, i dziękuję i Forowi, że nas namówił na ten tryb. To ostatni raz, żeby mi to było. No, także... Elo, elo. A, jeszcze łapka, subik. No, i elo.